pana Bogusława Wojciechowskiego, obecnego tu członka Stowarzyszenia Drugie Pokolenie, członka władz tego pokolenia, w imieniu całej społeczności żydowskiej Wielkopolski przekazać słowa wdzięczności i za to, że zebrali się tutaj, aby ukultywować pamięć o żydowskich dzieciach wymordowanych w trakcie zagłady. Rabin Chaim Korbel również, który jest rabinem w synagodze Mizmor Le-David w Jerozolimie, przekazuje swoje najgłębsze wyrazy wdzięczności i najlepsze życzenia. Napisał, że napisał, oby krzyk dzieci rozległ się z nieba, abyśmy go usłyszeli, aby ich dobroć i niewinność dała podstawę do lepszego świata pełnego miłości i sprawiedliwości. Moi drodzy, spotykamy się dzisiaj w Zagórowie, aby uczcić pamięć dawnych mieszkańców tego miasta, w szczególności dzieci, które były mieszkały w Zagórowie, które były tu przywiezione przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Dziś nasze serca kierujemy w stronę najsłabszych ofiar niemieckiej machiny śmierci, mianowicie dzieci. W żydowskiej tradycji dzieci są błogosławieństwem Bożym. Wielką wagę przywiązuje się do wpojenia im zasad moralnych, aby były odpowiedzialne za siebie i bliźnich, a także do ich edukacji. Talmud uczy, że świat podtrzymywany jest oddechem dzieci idących do szkoły. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na ulicach Zagórowa słychać było wesoły gwar dzieci. Tutaj uczyły się w Hederze. W miejscowej synagodze chłopcy mieli swoje bar mitzwy, wprowadzające ich świat żydowskiej dorosłości, która oznaczała liczne i poważne zobowiązania. Dzieci tutaj również wesoło bawiły się, zapewne i z chrześcijańskimi rówieśnikami, nie mając świadomości, ile zła i okrucieństwa, a także głupich uprzedzeń przedstawia sobą świat dorosłych. Ten sztetl był dla wielu pokoleń małą ojczyzną, w której miały miejsce najważniejsze wydarzenia ich życia. Wraz z sąsiadami innych wyznań dzielili dole i niedole i wspólnie dbali o swoją zagórowską ojczyznę. Wielu z tych wymordowanych bestialsko dzieci żydowskich mogło zostać znakomitymi muzykami, poetami, naukowcami, lekarzami czy rabinami. A może po prostu zwykłymi ludźmi żyjącymi przyzwoicie, dającymi światu radość i dobro. Niewinny świat żydowskich dzieci został okrutnie wymordowany przez niemieckiego najeźdźcę. Kości dzieci męczenników Zagórowa i innych miasteczek bieleją w wielu miejscach kaźni. Nie pochowamy ich, nie odmówimy modlitwy nad ich ciałami i nie postawimy macew w miejscu ich pochówku. Nie odprowadzimy ich w żałobnym kondukcie na miejsce, gdzie będą czekać przyjścia Mesjasza. To wszystko nie oznacza jednak, że nie mamy wobec tych dzieci żadnych powinności. Mamy. Są one bardzo istotne. Wszakże ciąży na nas powinność pamięci o nich i modlitwy. To podstawowy obowiązek każdego Żyda. W tradycji żydowskiej wszelkie uczynki związane z odprowadzaniem zmarłych, modlitwą za nich, określone są mianem Gemilut Hasidim i są ocenione w Talmudzie jako najbardziej szlachetne. Zmarli nie mogą nam się odwdzięczyć, tak jak żywi. Nie możemy oczekiwać od nich wzajemności. Dziś zatem spełniamy wszyscy obecni tutaj Gemilut Hasadim wobec żydowskich dzieci Zagórowa, które cierpiały w Zagórowskim getcie, wznosząc za nich modlitwy i upamiętniając ich historię i męczeństwo. My, żywi, opłakujemy dzisiaj ich męczeństwo. Swoją modlitwą chcemy objąć też dzieci żydowskie z Konina, Tuliszkowa, Rychwała czy innych miasteczek i wsi ziemi konińskiej. Chcę w tym miejscu podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, bez których trudu ta uroczystość nie mogłaby się odbyć. Szczególną wdzięcznością obejmujemy nieustannie panią Irenę Zendler. Pani Irena Zendler bohatersko uratowała tysiące żydowskich dzieci. Żydzi zawsze będą w swoich sercach pielęgnować ogromną miłość i wdzięczność wobec pani Ireny Zendler.
Dziękujemy rabinowi Jehoszua Lisowi za przybycie z dalekiej Warszawy, modlić się za dzieci zagórowskie, za Żydów zagórowskich. Chcę również wyrazić głęboką wdzięczność wobec pana Łukasza Parusa, człowieka o dużej wrażliwości, który zaraził nas swoją pozytywną energią i wykonał pracę, aby ta uroczystość mogła dojść do skutku. Dziękujemy wszystkim tu obecnym i wymienionym. Dziękuję wam za to, że możemy spełnić wspólnie rzeczone Gemilut Hasadim w stosunku do dzieci z Zagórowa, jak i z całej ziemi konińskiej. Teraz zaśpiewamy pieśń Anima Amin. Jest ona oparta na jednym z fragmentów dzieła wielkiego filozofa żydowskiego Maimonidesa. Wyraża wiarę w przyjście Mesjasza, mimo że opóźnia on swoje nadejście. Ta pieśń powstała w bardzo dramatycznych okolicznościach podczas jednego z transportów do obozu zagłady. Wyraża ona wiarę Żydów wiekuistego, mimo straszliwej próby, jaką zostali poddali. Jeden z wybitnych rabinów, Modrzyc Rebe, do którego dotarli ocaleńcy, przekazując mu tę pieśń, powiedział, że tak jak Żydzi szli z tą pieśnią na ustach do miejsc śmierci, tak powitają nią przyjście Mesjasza. Tę pieśń dedykujemy dzieciom żydowskim z Zagórowa, z Konina, Rychwała, Toliszkowa i innych miasteczek wsi i ziemi konińskiej. Głęboko wierzymy, że oni pewnego dnia powstaną z martwych i przywitają Mesjasza z tą pieśnią na ustach. Hamashiach anim amin, beviot Hamashiach, beviot Hamashiach anim amin, anim amin, anim amin, anim amin, bemuna shele. Beviot Hamashiach, beviot Hamashiach anim amin, beviot Hamashiach, beviot Hamashiach anim amin.